do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Niech przystąpi ta, która ma złożyć akt wieczystej profesji. Siostra Maria Magdalena Abadas. Jestem, przychodzę Boże pełnić twoją wolę. Droga siostro, o co prosisz Boga i naszą wspólnotę? W okresie profesji czasowej, za łaską Bożą i z pomocą współsióstr, poznałam duchowość, życie we wspólnocie i apostolstwo sióstr świętej rodziny z Bordeaux. Z wiarą proszę teraz o możność złożenia wieczystej profesji w tym instytucie zakonnym na chwałę Boga samego w służbie Kościoła i Jego misji wobec wszystkich ludzi. Bogu niech będą dzięki. Ty musisz pachnieć ludzkimi sprawami. Musisz pochylać się nad różnymi, którymi będą stawiani na twojej drodze. Kochaj go tak, jak umiesz najpiękniej. I dożyj starości, abyś cieszyła się kolejnymi współsiostrami, na które będziesz mogła spojrzeć i powiedzieć, jak to dobrze, że wybrałam tę drogę, jak to dobrze, że mnie Pan umiłował. Amen. Czy chcesz przez gorliwe pełnienie nakazów Ewangelii, zachowanie konstytucji swojego instytutu, dążyć zdecydowanie i nieustannie do doskonałej miłości Boga i bliźniego? Chcę. Czy chcesz wsparta łaską Ducha Świętego całe życie oddać na służbę ludu Bożego? Chcę. Wysłuchaj, Panie, błagalnych modlitw ludu i napełnij Twoją służebnicę łaską z nieba. W takim dniu, no chyba tego ogromnego rozkochania się w Bogu, któremu dzisiaj oddała swoje życie. Siostro Magdaleno, pragnę złożyć Ci życzenia z całego mojego serca. Przede wszystkim dziękuję Bogu, że Cię poznałam, że jesteś taką wspaniałą siostrą, przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, otwartym. Siostro Magdaleno, a ja życzę tego, żebyś stawiała zawsze na Chrystusa. Błogosławieństwa Bożego, przede wszystkim wytrwałości. I długich lat życia, po prostu, żeby mogła służyć Panu Bogu jak najdłużej. Ja wiem i mam nadzieję,
dzisiaj musi być przede wszystkim świadectwem. Świadectwem tej miłości. Miłości, dla której oddaje się wszystko, ale nie w tym sensie takim negatywnym, tylko w tym sensie, że oddajemy wszystko po to, by stokroć więcej od Niego przyjąć. Bądź szczęśliwa na tej drodze. I chcę również w krótkich słowach zwrócić się do rodziców i do braci siostry Magdaleny. Dziękujemy Wam za ten dar. Za to, że tak wychowaliście siostrę, że była zdolna usłyszeć ten szczególny szept Boga, który przemawia do ludzkiego serca. Dobrze.